Niech, to nienawidzę zadań domowych. Orety, nic nie napisałam, byłam z mamą na zakupach. Możecie być cicho, napiszmy coś. Halo, Diana, gdzie jesteś? A, odbierasz siostry ze szkoły. Dobra, czekam na ciebie. Jak dobrze jest być szóstkowym uczniem. Ty jesteś szóstkowym uczniem? Futboliści, umówiłem się tylko z dziewczynami z klasy A. Dima, dzisiaj mamy na popołudniu, a jutro na rano. Może pójdziemy do kina albo do parku? Nie wiem jeszcze, mam dużo planów. Moglibyście być ciszej, nasze dziewczyny szykują się do zajęć. Patryk, mogę przymierzyć twoją rękawiczkę? Nie, Gigi, jest dla ciebie za duża. No, Patryk. Nie, Gigi, jest za duża. Dobra, Patryk, to jestem zła. Julie, masz zadanie, prawda? Zrobisz za mnie? Tak, skończę pisać i dam ci odpisać. Nie no, nie odpisać, tylko napisz za mnie. No dobra, dobra. Diana, napisałeś swoje? No prawie, ale nie wiem, czy dobrze. Czekaj, gdzie jest Diana? Może ona dobrze napisała? Diana, nie słyszałaś? Diana odbiera młodszą siostrę ze szkoły. I na pewno ją tutaj przyprowadzi. Diana ma siostrę? No ma. A ona mi ciebie nie odbierze? Maria, oszalałaś? Ona ma 8 lat. To młodsza siostra dziewczyny, młodsza. Co, żabki, martwicie się, że siostra Diany jest ładna? Spokojnie, ona jest mała, ale i tak nie polecam z nią zadzierać, jest twarda. Cześć wszystkim, nie było jeszcze dzwonka, spóźniłam się? Nie, Diana, nie spóźniłaś. Zrobiłaś fizykę? Tak, zrobiłam. Proszę, daj nam odpisać. Prosimy, Diana. A, czyli ta jej siostra, teraz rozumiem. Nie potrzebujemy tego przedszkolaka w szkole. Cześć, Smile. Hej, Dana. Smajlik, Diana, a może tak bez pocałunków? Nie jesteście tutaj sami. Dana, odczep się, mówiłam ci. Dzieciako, dobrze mówisz. Nie jestem dzieciakiem, jestem Dana. Diana, co zrobimy z Daną? Mamy lekcję. Dziewczyny, poproszę Ajsa, żeby się nią zaopiekował. Dana, zostaniesz z Ajsem w kawiarni? Nie ma problemu. No dobra, to my idziemy na górę. Idziemy na górze. Tak, Dana, teraz mamy trening, potem będę mieć lekcję. Zostaniesz z Ice'em? Dobrze. Ice, cześć. Słuchaj, mamy problem. O, hej. Cześć, Ice. Słuchaj, Ice, odebrałam siostrę ze szkoły i teraz muszę iść na trening, a potem na lekcję. Możesz z nią zostać? Jasne, leć na trening. Dziękuję, Ice, jesteś najlepszy. Dobra, idę. Chcesz kinderka? Tak. Ice, tylko nie dawaj Danie za dużo słodyczy. Dobra, idę. Proszę, jak masz na imię? Cześć, mam na imię Dana. Wow, Dana i Diana, fajne imiona. A mi żaby powiedziały, że jestem dzieckiem. Nie jestem dzieckiem, jestem Dana. Tak, wiem, Dana, żaby są okropne. Masz na coś ochotę? Tak, a masz gorącą czekoladę? Jasne, już przygotowuję, zaraz będzie gotowe. Moja szkolna kawiarnia jest taka fajna. Co, Mary, wystraszyłaś się? Myślałaś, że Diana ma starszą siostrę? Nie wystraszyłam się, po prostu myślałam, że ma starszą siostrę. Tak, ktoś nam powiedział, że ma starszą siostrę. Nie rozśmieszaj mnie, Diana nie ma starszej siostry. Diana ma starszego brata, a nie siostrę. Gigi, kto ci to powiedział? Diana nie ma starszego brata. Nie pamiętam. A moglibyście być trochę ciszej? Mam już dość waszej Diany. Smajlik, smajlik. Czego chcesz, Max? Masz zapasowy zeszyt, zapomniałem swojego. Nie, ale ci za tobą chyba mają. Ale nie damy. Was nawet nie pytałem. Dobra, dostanę kapę. Chłopaki, chłopaki, możecie się ze mną cieszyć. Z czego? Dziś wieczorem spotykam się z rodzicami Jany i zostanę w ich domu na noc. Będziemy się bawić. Z rodzicami Jany? Nie zazdrość mi. Dziewczyny, cześć. A gdzie maskotka? Diana, nie czytasz wiadomości? Powiedział, że dzisiaj nie przyjdzie. Tak, powiedział, że wyprał kostium króliczka. Dziewczyny, a może dzisiaj nie będziemy trenować? Diana, ja nawet nie wzięłam kostiumu. Dziewczyny, szczerze mówiąc, jestem bardzo zmęczona. Odebrałam siostrę ze szkoły, potem przyjechałam tutaj. To co będziemy robić? Nie możemy po prostu siedzieć. Nie będziemy siedzieć. A może zadzwonimy do maskotki i pośmiejemy się z niego. Będzie fajnie. I powiedzcie mu, żeby pokazał swoją twarz. Diana, ty go już widziałaś. Halo, maskotko? Czy twój kostium króliczka już wysechł? Maskotko, pokaż nam swoją twarz. Bardzo chcemy ją zobaczyć. Tak, tak, tak. I maskotko, jutro musisz przyjść na trening. My ciężko pracujemy, a ty sobie siedzisz w domu. Aha, dziewczyny, trenujemy na materace. Nad, cichoć. Dobra, dzisiejszy temat to prawdziwy facet. Jaki jest prawdziwy facet? Tak, musi chronić dziewczyny. Nie no, Mike, jasne, rozpisałeś nam tutaj zasady.
A gdzie zasady dla dziewczyn? Ich jak zwykle nie ma, znowu wagarują. Dziewczyn nie obowiązują żadne zasady. Halo, a gdzie są dziewczyny? Znowu wagarują? Jak zwykle. Są na treningu cheerleaderek. Żadnych treningów cheerleaderek podczas moich zajęć. Zawołaj je, Dima, mają się tutaj pojawić. Ja? Zawołaj je, Dima, Diana tam jest. Jak zapomniałeś, że jestem z Mary? Dobrze, pójdę po nie. Druga zasada to bycie dżentelmenem. Wiecie, co to znaczy? Wiemy! Znaczy, że trzeba trzymać dziewczynie drzwi. Trzecia zasada brzmi uprawiać sport. No, z tym nie ma żadnych problemów. Mike, mam pytanie. Słucham cię, Patryk. Czy prawdziwy facet nosi torbę swojej dziewczynie? Ja czuję się trochę dziwnie. Dobre pytanie. Faceci nie powinni nosić toreb dziewczynom. Wygląda to co najmniej śmiesznie. To normalnie wiedziałem. Patryk, mówiliśmy ci, żebyś nie nosił jej torby. Dobra, Dima, jak wyglądasz? Zaraz zobaczysz Dianę. Nie no, jest całkiem nieźle. Dana, odrabiasz zadanie domowe? Tak, sama odrabiam lekcje. A wiesz, ile to 100 plus 100? To proste, to 200. Ice, a ile to 400 plus 400? 800. Pracuję w kawiarni, umiem liczyć. Zgadza się, Ice. A ile to 200 plus 200? Halo, halo, czy ty mnie tutaj nie oszukujesz? Nie będę za ciebie rozwiązywał zadania domowego. Ups, Ice, powiedz mi proszę, ile to 200 plus 200? Dana, a nie powiesz Dianie? Nie, Ice. 400. Dziękuję. Maskotka nie przysłał mi zdjęcia swojej twarzy. Mi też nie. Nad, a tobie? A niech to. Dziewczyny, mi przysłał zdjęcie swojego mokrego kostiumu i napisał: uszy jeszcze nie wyschły. Maskotka jest taka zabawna. Uszy nie wyschły. I co? To jest to wasze trenowanie? Po prostu wagarujecie. Tyle. Ej, my skończyliśmy już trening. Idziemy do klasy. Chodźmy, Diana. Idziemy. Dima, a czemu tu jesteś? Lekcja już się zaczęła. Kazał mi was zawołać nauczyciel Mike. Diana, mogę z tobą zamienić słowo? Nie, Dima, masz Mary. Rany, taką miałem szansę. Wstyd, normalnie. Dobrze to napisałam. Nie napisałaś, tylko odpisywałaś. Kitty, to nie twoja sprawa. O, siostra Diany tu jest. Ice, powiedziały mi, że jestem dzieckiem. Wiem, Dana, żaby takie są. Czego się napijecie? Poprosimy cappuccino. Dana, wybacz, że mówimy, że jesteś dzieckiem. Jesteś już dorosła. I ładna. Żaby, czego ode mnie chcecie? 3 cappuccino. Tak, jesteśmy 3. Dana, ty też chcesz? Nie, dziękuję. Dobra, żaby. Oj, Dana, masz taką ładną torebkę. Tak, wiem o tym. A co ty w niej nosisz? Telefon i słuchawki. Dana, ty nie wiesz, czy maskotka dzwonił do Diany? Jasne, że dzwonił. Przecież to maskotka króliczku. Fajnie. A wiesz, kim jesteśmy? Jesteśmy cheerleaderkami żabami. Dziewczyny, wiem, że jesteście żabami. Nie, nie jesteśmy żabami, tylko cheerleaderkami. Poza tym ja znam angielski. Wiem, że frogs znaczy żaby. Słuchaj, a wiesz, kim są króliczki? Króliczki są słodkie i puszyste. Dana, jesteśmy żabami, ale możemy bardzo łatwo pokonać króliczki. Jesteśmy bardzo silnym zespołem, nie tak jak króliki. Chcesz, żebyśmy ci pokazały, jak trenujemy? Jeszcze nie widziałaś, jak trenujemy. Możemy iść na siłownię, jak chcesz. Pokażemy ci, co potrafimy. Możecie mi pokazać, chętnie się pośmieję. Dobrze, Dana. Ciężka ta siostra Diany. Mówiłam wam, że ma charakterek. No Dana, chodź z nami na siłownię. Pokażemy ci, co potrafimy. Będę się z was śmiać. Żaby, oto wasze cappuccino. Nauczycielu Mike, miałyśmy trening. Nawet mamy pompony. Kłamią, leżały na materacach i się śmiały, wygłupiały. Dima, nie jesteś dżentelmenem. Nie wolno skarżyć na dziewczyny. Okej, nauczycielu Mike. Słyszałeś to, Dima? A wam, cheerleaderki, wpisuję nieobecność. Słyszałeś cheerleaderki? No żaby, pokażcie, co potraficie. No to patrz, Dana! Żaby super, żaby klasa, żaby rozwalą wszystkich na raz! To jest wasze motto? Co jeszcze umiecie? Pokażcie! Tylko to! Cheerleaderki nie potrzebują innych rzeczy. Żaby, nie jestem profesjonalną cheerleaderką, ale patrzcie, co umiem. Co ty możesz umieć? Mała dziewczynko! Żaby, zróbcie mi miejsce! No dalej, pokazuj! Jest tak samo pewna siebie jak Diana. No przecież są siostrami. No dobra, zobaczmy, co potrafi.
lubicie żaby? No, dzieciak postanowił się popisać. Ja tak nie potrafię. No dobra, nauczymy się. No widzisz, początkująca cheerleaderko, czeka cię dużo pracy. A wy tak nie potraficie. Nauczymy się! Dziewczyny, moja siostra jest w szkole. Zrobimy to jutro. Diana, zabierz ją do domu. Nie, dziewczyny, nie mogę. Dobra, chodźmy. Dana, wróciłam. Gdzie jesteś? Diana, to co, nie idziemy dzisiaj? Nie, Smajlik, moja siostra tu jest. Pójdziemy jutro. Ice, gdzie jest Dana? Poszła na salę treningową z żabami. Ice, czemu pozwoliłeś Danie iść z żabami? Zaprzyjaźniły się. Poszła obejrzeć ich trening. Diana, ja pokażę tym żabom. Smajlik, nie. Chodźmy zabrać moją siostrę. Ej, a gdzie jest Dana? Co stała w sali? Dana, zabierz swoją torebkę. Tylko nie mów Dianie, że byłaś z nami na siłowni. Nie spodoba jej się to. Dobra, nie powiem jej. Dana, co ty tu robisz? Żaby, czemu ją tu przyprowadziłyście? Chciałyście się popisywać przed siostrą Diany, pokazać jej, co potraficie. Diana, one niczego nie umieją. Tak, żaby, jesteście takie dziwne. Czego od nas chcecie? Ona nas zaprosiła. Patrzyłyśmy, jak tańczy. Dana, to prawda? Tak, Diana, to prawda. Są okropne, ale było fajnie. Mówiłam ci, trzymaj się z daleka od żab. Dobra, chodź ze mną. Zawsze w centrum uwagi. Dziewczyny, masakra. Naprawdę nic nie potrafimy. Naprawdę nie potrafimy nic zrobić. No to co, nauczymy się. Dana, a co ci pokazały ich fajne tańce? Pokazały mi swoje motto. Ha! Pewnie poza tym niczego innego nie znają. Zostawcie lajki i subskrybujcie mój kanał. Klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Dana i ja wracamy do domu. Pa, pa! Pa!